Państwo, już poziom się do nas zbliża, a więc jeszcze raz przypominam, aby rodzice zadbali o swoje dzieci. Schodzimy, Szanowni Państwo, z toru, żeby nikomu się krzywda nie stała. Za chwilę witać będziemy podróżników, którzy przyjadą do nas tym pięknym, zabytkowym pociągiem. Przypominam, aby zrobić tutaj troszeczkę miejsca przed naszym namiotem, bo za chwilę wystąpią Państwa i naszych gości. Panie, co to za pociąg? Lokomotywa taka duża, wagoniki byle jakie. Jakie byle jakie? No byle jakie. Jakie mają być? Jak on tu jedzie? No. Jedzie w tamtym. Pokój. Szanowni Państwo, moi ta piękna chwila już przed nami. Już widzimy piękny parowóz. I ta piękna para, która mówi nam o tym, że on naprawdę jedzie, że nic do tyłu nie chce. Fajnie, nie? No, jak jechałeś po morze, nie? Ale woda się leje, ludzie. Szanowni Państwo, brawami witamy ten piękny parowóz i pasażerów, którzy zechcieli przyjechać do nas do Łódzka. Tu stacja Łódzko. Witamy pasażerów z pociągu relacji Żagań Łódzko. Witamy serdecznie w Grodzie Żywym Herbielec, który jest obecny już podchodzi do pasażerów. Witając ich serdecznie uściskiem dłoni. Lwie, zapraszamy Cię bliżej pociągu. Nasze piękne miasto Łódzko. Zapraszamy serdecznie wszystkich pasażerów tutaj do nas do namiotu. Mamy stoisko Urzędu Miasta i Gminy Łódzko. Są gadżety, którymi można zapoznać się właśnie z naszym pięknym miastem. Są słodkie upominki z Łódzkiej Magnolii, baloniki, gadżety związane z Łódzkiem. Także serdecznie zapraszamy tutaj bliżej. A teraz poprosimy Państwa jeszcze raz, aby zrobić tutaj troszeczkę miejsca, bo naszych podróżników witają marżonetki ze szkoły podstawowej numer 1 w Łódzku. A więc robimy troszeczkę miejsca i zapraszamy do obejrzenia tego pięknego występu. Wielkie brawa, Szanowni Państwo, występują marżonetki ze szkoły podstawowej numer 1 i już kolejna melodia i kolejny piękny występ. Thank you.
I zapraszamy na jeszcze jeden piękny pokaz artystyczny.
Co pan przyniósł? Pierwszy sztandar w Lubsku. Pierwszy sztandar kolejowy Związku Zawodowego Kolejarzy w Lubsku. Dla ciebie, Polsko. Drodzy Państwo, to jest rzeczywiście relikwia. Taki sztandar dla ciebie, Polsko, proszę Państwa. Z drugiej strony, popatrzcie Państwo, jaki piękny sztandar. To rzeczywiście powinno trafić do Izby Pamięci w Lubsku. Niespotykana pamiątka. Pierwszy sztandar lubskich kolejarzy. Wróćcie jeszcze raz. Panie Zbyszku, jak to się stało, że pan jest... Jeszcze raz proszę odwrócić. Państwo robią zdjęcie, naprawdę warto to sfotografować. Proszę popatrzeć. Z drugiej strony napis. 1945 rok. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej. Koło miejscowe w Lubsku. 1947 rok. Drodzy Państwo, to naprawdę historyczna pamiątka. Panie Zbyszku, czy pan mógłby tą pamiątkę przy okazji, nie wiem, przekazać burmistrzowi do Izby Pamięci w Lubsku? Proszę to przemyśleć, bo uważam, że to powinno służyć potomnym. Taka piękna pamiątka. Odwróćmy. O, ewentualnie pan burmistrz mówi, że jest... Proszę przemyśleć to, ale to naprawdę... I jeszcze pan coś przyniósł do nas. Drodzy Państwo, mamy tutaj całą dokumentację stacji, rozkład torów. Coś niesamowitego. Możecie Państwo sfotografować to. Musimy, to jest niesamowita pamiątka. Czym pan Zbyszek nas tutaj wszystkich zaskoczył dzisiaj. A skąd pan to ma? Panie Zbyszku, skąd pan to ma? Pytają dziennikarze. Zlikwidowali stację lubską. Wyrzucali to w śmieci, nie? To jak wszędzie. Panie Zbyszku, niech pan powie głośno. Skąd pan wszedł posiadanie tak ważnych, wspaniałych dokumentów? Przy likwidacji stacji lubską wyrzucali to na śmieci. Ja wszędzie na kolei, w każdym zakładzie pracy, nie? A pan pracował na kolei? Tak, maszynistą byłem. Takimi pociągami pan jeździł? Pan Zbyszek był maszynistą. Zaczynałem. Jeździł takimi parowozami, jaki dzisiaj przyjechał. Drodzy Państwo, to naprawdę ogromna niespodzianka i satysfakcja, że mamy takie wspaniałe dokumenty. I panie Zbyszku, dziękujemy w imieniu mieszkańców Lubska, że pan uratował te dokumenty. No ktoś musiał to zrobić. Kapitalna sprawa. Tak. Zaraz nagramy z panem wywiad chyba, proszę, proszę zobaczyć. Dokumenty są pisane w języku niemieckim, a więc oryginalne, nie kserokopia, z pieczęciami. Z 1924 roku, drodzy Państwo. A proszę powiedzieć, 47 rok i orzeł w koronie? Jak to się nie, korona była doszyta. Doszyta. Jak się ustrój zmienił. Poprosili, żeby doszyć i córka doszyła. Nie? Panie Zbyszku, pięknie dziękujemy. Możecie Państwo oglądać sobie, zapraszam tutaj do naszego stoiska. Można to dotknąć, zobaczyć. Zbigniew Dąbkowski, który uratował, można powiedzieć, relikwie lubskiej kolei. Jak to się stało, że pan to ma w takim dobrym stanie? No, znalazło się i się ma. A że jako stary maszynista, no to co wiąże się z koleją, to do domu się ciągnie, nie? Sztandar kolejarzy od 1947 roku, to jest pierwszy, ale nie, chyba nie ostatni sztandar, który tu był. Drugi jest w tym małym kościółku. Drugi sztandar. A te książki to jest jeszcze dokumentacja przedwojenna. Tak, to jest jeszcze po niemieckie. Pan do tej pory się tym nie pochwalił. Co pana skłoniło, żeby dzisiaj o tym powiedzieć? Akurat siedziałem w domu, słyszę, parowóz jedzie, no to trzeba przyjść i zobaczyć, powspominać sobie, o tak. Pan mieszka, rozumiem, że blisko torów? Tak.
Jak pan dzisiaj widzi taki parowóz, z którym pan jeździł kiedyś, to co pan myśli? Puka. Serduszko puka. Wspomnienia są. Bardzo miłe. I łza się wokół kręci? Aj, musi. Zaczynałem od parowozu, później lokomotywy spalinowe, na końcu elektryczne. 16 maja minie 20 lat, jak odjechał stąd ostatni pociąg rejsowy. Chciałby pan, żeby kolej do Lubska wróciła? Kto by nie chciał. Akurat miałem tą niemiłą przyjemność tą stację wywozić do Żagania. Właśnie te ostatnie chwile, nie? A proszę zdradzić, ma pan więcej pamiątek? No tylko tabliczki z parowozów. Tabliczki znamionowe, nie? Orzełek, cyferki, te pierdołki. Pokaże pan kiedyś? Kiedyś tak. Okej, bardzo dziękujemy, gratulujemy. Już na chwilę opuści naszą stację w Lubsku. Także ostatnie osoby, które jeszcze nie zdążyły wsiąść, to zapraszamy już do wagonu. Pan był chyba tak samo zaskoczony jak my wszyscy tutaj pan, tym sztandarem. Bardzo. To, co pan Zbyszek przyniósł, zresztą wszystko, co dzieje się tutaj, jest bardzo spontaniczne, bardzo emocjonalne. Sam przyjazd tego pociągu w niektórych starszych ludziach wzbudza takie uczucia tęsknoty za tym, co było. No i to, co przyniósł pan Zbyszek, jeszcze raz patrzę na niego, ten piękny sztandar kolejarzy lubskich i dokumenty, no jest coś niesamowitego. Ja z dworcem Lubska jestem związany od 1977 roku, kiedy z żoną przyjechaliśmy tutaj pociągiem w 1977 roku. Jak jechaliśmy do swoich rodziców do Jarocina, to wyjeżdżaliśmy z tego dworca pociągiem do Bieniowa. Tam wsiadaliśmy w Bieniowie na pociąg relacji Żagań Warszawa Wschodnia. Wysiadaliśmy w Ostrowie Wielkopolskim i przez godzinę jeszcze do Jarocina. Byliśmy około 6 rano w Jarocinie i powrót był taki sam. Też tu wracaliśmy do tego dworca, często piliśmy herbatę, kawę w restauracji dworcowej. Także dzisiaj przeżywam podwójnie. Raz, że łącznie z synami realizujemy tą imprezę tutaj. Dwa, że widzimy ten pociąg i odżywają wspomnienia, myślę, tak jak wielu ludziach, mieszkańcach Lubska. No ale to, co przyniósł pan Zbyszek, to jest absolutny hit. Powiedział mi tutaj, że drugi sztandar wisi w małym kościele. Według pana, gdzie ten sztandar, który dzisiaj zobaczyliśmy, z 1947 roku powinien zawisnąć? Ja myślę, że w Izbie Pamięci, która jest w Baszcie, gdzie są pamiątki z naszego miasta, tam jest należne miejsce. Oczywiście, jeżeli byłaby możliwość przekazania do kościoła także, ale myślę, że Baszta, ta Izba Pamięci, gdzie są najlepsze, najwspanialsze pamiątki z naszego miasta, powinno się to znaleźć i myślę, że burmistrz Lubska zadeklarował nawet chęć odkupienia tych pamiątek. Było to wspaniały gest, który będzie służył dzieciom potomnym. To naprawdę piękne pamiątki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie, tutaj jestem ze znajomymi, z kuzynem i jego dziećmi. Ale skąd tutaj jesteś? Aha, skąd jestem? Jestem z Nowogrodu Bobrzańskiego. Jak to się stało, że tu dotarłeś na taką uroczystość? Przyjechałem z kuzynem autem. Wiedziałeś o tym? Tak, inny kuzyn nam o tym powiedział. A powiedz mi, jakie wrażenie na tobie zrobiła ta lokomotywa i ten skład? No jestem pod wrażeniem, jak ta lokomotywa wygląda. Naprawdę robi wrażenie. To kuzyn?
Tak, my jesteśmy ze Śląska, przyjechałem z dziećmi tutaj na majówkę. Ogólnie jestem z rodziny kolejarzy, także zawsze... Nic nowego, tak? Nic nowego, ale przypomniałem sobie czasy, jak to było dawniej, ze 20 lat temu. Czy takie urządzenia po torach jeszcze jeżdżą na Śląsku? Nie, już nie, tylko w muzeum. W Chabówce najbliżej, koło nas. Tak jak tutaj dzisiaj widziałeś to w rzeczywistości, czy wcześniej widziałeś takie obrazki tylko w książce, czy rzeczywistości? Nie, ja akurat znam bardzo dobrze temat, bo tak jak mówiłem, jestem z rodziny, mój tata był kolejarzem, no i zawsze jeździliśmy pociągami, całe życie, z tego co pamiętam, to cały czas pociągi. Ciekawości na kolei, kim był? Naprawiał lokomotywy spalinowe, także zaraził mnie tym. Czy pracujesz w tym zawodzie, czy...? Nie, akurat nie. Ja nie. Dziękuję, a z kim rozmawiałem? Dziękuję, Paweł Czołczyk, Zjawożna. Łukasz Supak. Dzięki.